Witam wszystkich. Zacznę materiał od dropów za oglądanie streamu. W tym tygodniu twórcy gry powracają do streamów, a więc nagrody za oglądanie dotyczą tylko oficjalnych streamów Warframe'a. Za każde 30 minut otrzymacie jedną losową nagrodę z pakietu Teshin Dax, a możecie zdobyć Glif Teshina. Słabiutka nagroda, zwłaszcza jeżeli ktoś będzie miał niefarta i wpadnie mu kilka razy. Obym to nie był ja. Portret Daxa. To już lepiej, można użyć go jako ozdoby na orbiter albo przekazać do skarbca klanowego. Figurka Teshina, też ozdoba na orbiter. Shouzin Daxa, o, to już naprawdę bardzo fajny drop, zwłaszcza dla osób, które nie posiadają żadnego Shouzina. Chociaż jakiś czas temu był ten sposób do zdobycia ten instrument. Można go użyć jako ozdoba oraz grać na nim nawet w trakcie misji. W opisie zamieszczę kilka utworów do tworzenia. No i 5 sztuk esencji stali. Nie za dużo. Fajniej by było, gdyby dawali tak z 10 sztuk. Ale też można przygarnąć, prawda? W poprzednim tygodniu weszła poprawka do gry, która zmieniła kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o akolitów na ścieżce stali, to w misjach, które nie są nieskończone, maksymalnie pojawi się 3 akolitów, a każdy z nich będzie silniejszy od poprzedniego. Od teraz można w trakcie jazdy na K-Drive lub na Merlinie wejść do operatora, czyli wykonać transferencję, aczkolwiek operator nadal nie może używać deski. Naprawiono i zmieniono kilka aspektów związanych z siostrami Parvosa. Są to drobnostki, więc nie będę ich omawiał. I dodano filmy do ekranu Helmita, filmy z jego umiejętnościami. Na tym koniec wiadomości dotyczących Warframe'a. Teraz pora na informacje dotyczące mojego kanału. Jeżeli chodzi o 3 konkurs filmu Relacja z Tenocon, to oto jest lista osób, które będą brały udział w losowaniu. A ponieważ tylko Green Beetle był chętny na Iwar Prime, to może się już do mnie zgłosić po jej odbiór. Jakby co, to jeszcze konkursy numer 1 i 2 są aktywne i możecie wziąć w nich udział. Wystarczy zajrzeć do tego filmu. Losowanie odbędzie się na YouTubie w środę o godzinie 22:00. Pracuję nad kolejnymi filmami, nad liczami Kuwy oraz zacznę pracować nad siostrami Parvosa. W międzyczasie powinien się też pojawić film z konta Alter Arachnid, które w sumie było stworzone, aby kręcić na nim filmy z gameplayem połączone z poradami. Aczkolwiek jak widać, kanał zmienił swoje oblicze, dlatego też zrezygnowałem z numeracji filmów, bo przestało to mieć sens i z czasem posiedzę nad starymi materiałami, porobię dla nich nowe miniaturki i pozmienię opisy. Jakby nie było, część z tych materiałów już się zdezaktualizowała i informacje w nich nie są zgodne z aktualnym stanem gry. No i to by było na tyle, co chciałem wam przekazać. Do zobaczenia wkrótce.